Już po raz 23 przyjechali prosto z Holandii, by stworzyć świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin z diecezji opolskiej. To przedstawiciele Fundacji Przyjaciół Dzieci Polskich z Raalte. W tym roku udało się przygotować 300 paczek. 20 produktów. Szynka, pierniczki, cukierki, mydełka i owoce. To tylko kilka z produktów, które znalazły się w świątecznej paczce przygotowanej przez Holendrów. Świąteczna paczka szczególnie dla dzieci niepełnosprawne, ona lepiej brzmi, jeżeli to są produkty gotowe. Jeżeli to są słodycze, szynka, ananas w puszce. Coś, co można od razu nacieszyć się najpierw, a potem skonsumować. Tegoroczna paczka o wadze prawie 8 kg ma wartość 110 zł. To wszystko zostało sfinansowane przez Fundację Przyjaciół Dzieci Polskich z Raalte. Ofiary od holenderskich sponsorów zostały jeszcze z ubiegłego roku. Tegoroczna akcja paczkowa kosztowała 4000 euro. A początki tej współpracy sięgają lat 80., kiedy to tuż po stanie wojennym Holendrzy jako pierwsi zaczęli pomagać Polakom. Musimy też to powiedzieć, że ta akcja pakowania paczek, mimo że po raz 23, ale ona też jest po raz ostatni. To znaczy mamy i radość, ale i z drugiej strony łezka w oku się kręci, że powoli te nasze materialne kontakty wysychają. Natomiast dalej będą trwały te duchowe. Zawiązało się tyle przyjaźni, tyle znajomości. Nie zamykamy jednak swojej działalności. Wiemy, że wszystko może się zdarzyć. Jeżeli wydarzy się jakaś katastrofa ekologiczna lub pogodowa, na pewno pomożemy. A paczki, które przygotowali Holendrzy wraz z wolontariuszami Caritas, trafią do potrzebujących już w najbliższych dniach. Iwona Tokarska, Kurier Opolski.